Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam mój TBR na marzec. Muszę przyznać, że mój lutowy TBR poszedł mi naprawdę dobrze i zmotywowana właśnie tym postanowiłam pokazać Wam trochę więcej pozycji na marzec. Niekoniecznie wszystkie z tych książek przeczytam, ale to jest taka moja baza, z której sobie będę w ciągu miesiąca wybierać książki do przeczytania. Tak myślę, ponieważ są to książki, które od dłuższego czasu chcę już przeczytać. No i może nie przedłużając, po prostu pokażę Wam, jakie to są książki. W marcu na pewno bardzo chciałabym przeczytać najnowszą książkę Teres Bowman, czyli Utonęła. Chronologicznie jest to jej debiut, natomiast w Polsce wychodzi jako trzecia książka tej pisarki i mamy tutaj coś, co nosi trochę znamiona thrilleru, ponieważ opis na okładce jest takie jedno zdanie, które mówi o tym, że książka ta zagłębia się w kobiecą duszę, a jednocześnie ujawnia wciąż obecny w rzekomo oświeconym i otwartym szwedzkim społeczeństwie ucisk wobec kobiet. Szczerze mówiąc, nie słyszałam totalnie nic na temat tej książki, nie wiem jakie są opinie, nie wiem czy jest to powieść uznawana za jedną z najlepszych w dorobku Teres Bowman, ale jak wiecie, ja tę pisarkę pokochałam za książkę Ta druga, która trafiła do mojej topki najlepszych książek zeszłego roku. Z drugiej strony jej inna książka, która w Polsce wyszła jako pierwsza, czyli O zmierzchu, nie zrobiła na mnie aż takiego wrażenia, natomiast myślę, że tam problemem było to, że ja nie do końca mogłam się utożsamić z główną bohaterką, ponieważ mieliśmy tam do czynienia z kobietą w średnim wieku, która miała już taką bardzo, bardzo dobrą karierę uniwersytecką, no i ona gdzieś tam zaczęła się zastanawiać, czy w przyszłości podjęła dobre decyzje, skupiając się właśnie na karierze, a nie zakładając rodzinę. Więc trochę nie do końca mogłam się utożsamić z problemami tej bohaterki. Natomiast w tej drugiej to było już zupełnie co innego, tam stuprocentowo mogłam się utożsamić z główną bohaterką, więc ciekawa jestem, gdzie tutaj uplasuje się Utonęła. Czy będzie gdzieś pomiędzy, czy wysunie się naprzód, czy może będzie to według mnie najsłabsza książka tej autorki. Już nie mogę się doczekać, tak czy inaczej na pewno nie będzie to stracony czas. Kolejną książką, którą koniecznie chcę przeczytać w marcu, ponieważ już wiosną wychodzi kolejna część tego cyklu, jest książka Zima Ali Smith. Z tego, co ostatnio gdzieś widziałam, to jest zapowiedź na 14 kwietnia na kolejny tom, czyli na wiosnę. Tak więc muszę w marcu przeczytać Zimę, ponieważ tak jak mówiłam przy okazji jesieni, no przepadłam w tym stylu pisania, przepadłam w prozie Ali Smith, ponieważ uważam, że jest to naprawdę genialna pisarka. Bardzo jestem ciekawa tego tomu, jak mi się spodoba Zima, jesień wywarła na mnie ogromne wrażenie i mam nadzieję, że Zima będzie jeszcze lepsza. I tutaj również przeczytam Wam fragment opisu, ponieważ tak po prostu będzie mi prościej niż wymyślać coś na szybko o książkach, których jeszcze nie czytałam. W Zimie Ali Smith siła życiowa mierzy się z najcięższą z pór roku. Druga po rewelacyjnej jesieni, część głośnego cyklu Pory roku, to skrząca się dowcipem opowieść zakorzeniona w historii, pamięci i cieple, przy czym jej główny korzeń tkwi głęboko w tym, co nieprzemijające i wiecznie zielone – sztuce miłości i śmiechu. Tak więc z opisu wydaje się, że to będzie taka dość pozytywna historia, także jestem bardzo ciekawa, w jakim to będzie, w jakiej konwencji to będzie w ogóle ograne. No, bardzo jestem ciekawa tej książki, myślę, że nie jest to zaskakujące po tym, jak dobrze odebrałam jesień. Kwiecień coraz bliżej, a wraz z kwietniem na Netflixa ma wejść serial oparty o trylogię Grisha Lee Bardugo. Ja przeczytałam do tej pory tylko Cień i Kość, więc najwyższy czas zabrać się za drugi tom, czyli Oblężenie i Nawałnica. Ja zerkam na tytuł, ponieważ te książki zostały wydane wcześniej w Polsce pod innymi tytułami i ja po prostu bardziej tamte tytuły kojarzę, dlatego tak sobie zerkam, jak one się nazywają w tych nowych wydaniach. No i właśnie to jest drugi tom tej trylogii, bardzo chciałabym go przeczytać, w ogóle całą trylogię chciałabym skończyć przed serialem. Na szczęście ten serial wychodzi pod koniec kwietnia, także załóżmy, że tę książkę przeczytam w marcu, a w kwietniu skończę tę trylogię i będę gotowa na serial, mam nadzieję, że to mi się uda. No tutaj nie będę Wam mówić, o czym jest ta książka, ponieważ po pierwsze jest to drugi tom serii, więc może zawierać spoilery, a poza tym, no myślę, że to jest tak dobrze znana trylogia, że wszyscy doskonale wiecie, o czym jest Cień i Kość i w ogóle cała ta seria, całe to uniwersum, bo to nie jest tylko trylogia, ale mam również później dylogię Szóstka Wron i Królestwo Kanciarzy i jeszcze później jakieś książki, które również są osadzone właśnie w uniwersum Grisha. Następnie mam książkę, którą zaczęłam jeszcze w styczniu, ale przeczytałam zaledwie 60 stron, a jest to książka Wysoko wrażliwi, jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza. Ja tę książkę dostałam na urodziny, ale bardzo ją chciałam, ponieważ widzę, że ten temat jest ostatnio dosyć mocno popularny i zrobiłam sobie ten test. Tutaj jest w tej książce na 52 stronie test, według którego właśnie możemy stwierdzić, czy jesteśmy wysoko wrażliwi, czy nie. I mamy tutaj chyba tam 20 kilka punktów, z czego jeżeli na 12 z nich odpowiemy tak, to może oznaczać, że jesteśmy wysoko wrażliwi. Ja tak odpowiedziałam na 18 z tych pytań, także no wydaje mi się, że mogę być dosyć wysoko w tej wysokiej wrażliwości. Trochę nie chciałam o tym mówić, bo wydaje mi się, że ostatnio wszyscy są wysoko wrażliwi, wszyscy o tym mówią i jest to taka trochę moda, w którą nie do końca chciałam się wpisywać. Z drugiej strony wszyscy o tym mówią, ponieważ ludzie stają się tego coraz bardziej świadomi. Myślę, że wcześniej ten termin w ogóle nie był jakoś bardzo popularnie
stosowany, także no nie wiem, mam na razie troszkę do tego ambiwalentny stosunek, ale tak jak rozmawiałam z Natalią z Nałogowych Czytaczek, właśnie ona powiedziała, że każda wysoko wrażliwa osoba gdzieś tam w kościach czuje, że jest, no i rzeczywiście tak jest, ja też przeczuwałam, że mogę być i przeczuwałam również, że bliska mi osoba może być, dlatego tę książkę chciałam przeczytać. No i tak jak mówię, przeczytałam zaledwie 60 stron, więc jeszcze nic nie wiem. Ja kiedyś Wam mówiłam, że nie lubię poradników, natomiast to jest książka pisana przez psycholożkę i psychoterapeutkę, tak więc tutaj no wierzę jej poglądom, wierzę jej osądom, wiem, że jest to osoba, która ma podstawę do takich rzeczy, dlatego chciałabym tę książkę przeczytać, ponieważ nie traktuję jej jako taki typowy poradnik, a bardziej jako książkę popularno-naukową. No i myślę właśnie, że przez marzec będę sobie ją podczytywać, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat wysokiej wrażliwości. W marcu chciałabym przeczytać również książkę Sally Rooney, czyli Rozmowy z przyjaciółmi. Jest to nowa książka, która wyszła pod koniec lutego w Polsce, natomiast znowu chronologicznie jest to jej debiut, podobnie jak w przypadku Therese Bowman. W Polsce wychodzi jako druga jej książka po Normalnych ludziach, którzy zyskali ogromną popularność. No i właśnie bardzo jestem ciekawa w ogóle samej tej pisarki, bo tak jak Wam mówiłam, dla mnie Normalni ludzie to jest taka książka zagadka, co do której po jej przeczytaniu nie byłam pewna swoich wrażeń. To znaczy wydawało mi się, że ta książka jest taka nie za bardzo, taka trochę o niczym. Natomiast później obejrzałam serial, który był naprawdę świetny i który no, wyłożył mi te wątki, których ja być może w książce nie dostrzegłam i zobaczyłam rzeczywiście, ile tam jest treści. I ja bardzo bym chciała Normalnych ludzi przeczytać ponownie, ale zanim to zrobię, to myślę, że właśnie dobrym pomysłem będzie przeczytanie innej książki tej autorki, żeby w ogóle gdzieś tam wejść w ten jej styl pisania i żeby rzeczywiście z tym, co już wiem na temat jej pisarstwa i tego, co tworzy, żeby właśnie skonfrontować to z najnowszą jej książką, znaczy z najnowszą w Polsce, tak używam takiego skrótu myślowego, bo oczywiście nie jest to jej najnowsza książka, ale po prostu, żeby ponownie zobaczyć, czy ten styl pisania mnie przekona tym razem. Rozmowy z przyjaciółmi to również książka, która skupia się na młodych ludziach, studentach. Mamy tam główną bohaterkę, która studiuje coś związanego z pisaniem, ponieważ ona, chyba dziennikarstwo, ponieważ ona też jest właśnie początkującą pisarką i pewnego dnia poznaje jakichś wpływowych ludzi, którzy wprowadzają ją na takie salony, gdzieś tam w taki, wiecie, wielki świat i tak dalej, no i to będzie właśnie opowieść o tym, jak ona sobie z tym radzi. Bardzo jestem tego ciekawa, ponieważ z tego, co zauważyłam, Sally Rooney pisze o takich problemach bardzo powszechnych, takich, które mogą dotknąć każdego z nas i z którymi każdy gdzieś tam może się utożsamić, także jestem bardzo ciekawa, jak wypadnie ta powieść w moich oczach. No i tak jak wspomniałam, chciałabym też sobie odświeżyć, ale nie wiem kiedy, raczej nie w najbliższym czasie, Normalnych ludzi właśnie, bo po serialu jestem zupełnie inaczej do tej książki nastawiona i chciałabym zobaczyć, czy rzeczywiście to jest moja wina, że ja tak tę książkę odebrałam, czy czegoś tam nie doczytałam między wierszami, czy po prostu styl pisania tej autorki mi nie odpowiada. I jeśli chodzi o książki, o których jeszcze Wam tutaj nie wspominałam, to by było na tyle. Natomiast jak pewnie pamiętacie, jeżeli oglądaliście mój lutowy TBR, to w lutym zaczęłam również czytać dwa takie grubaski i ja je tutaj mam ze sobą, ponieważ oczywiście ich nie skończyłam, tak jak zapowiadałam, ja się nie spodziewałam, że je skończę w lutym absolutnie, natomiast będę je na pewno kontynuować w marcu. I mamy tutaj Przeminęła z wiatrem Margaret Mitchell. Przeczytałam jak dotąd 240 stron. Nie wiem, czy to będzie widać, tutaj mam znacznik, także jest to taka mała zaledwie część. Chociaż Goodreads pokazuje, że to jest już około 20% książki, także jest nieźle. Muszę przyznać, że bardzo mi się ta historia podoba. Naprawdę nie sądziłam, że jest to tak lekko i przyjemnie napisana powieść. Wydawało mi się, że to będzie takie bardzo toporne, że takie nie do przebrnięcia, ale chyba mi się tak wydawało ze względu na gabaryty tej książki po prostu. I gdzieś tam to utożsamiłam z treścią. Natomiast treść jest rzeczywiście bardzo łatwo przyswajalna, bardzo dobrze się to czyta. Oczywiście są tutaj treści kontrowersyjne i to tłumaczenie też tutaj wielokrotnie pojawia się słowo murzyn, które już w tym momencie jest po prostu bardzo niepoprawne politycznie. Natomiast myślę, że nie ma co udawać, że ta książka nigdy nie powstała, to tłumaczenie nigdy nie powstało. Warto po prostu wiedzieć, jaki jest kontekst tej historii. Według mnie nie można po prostu wymazywać jakby książek z kanonu, czy zapominać o nich, czy udawać, że one nigdy nie istniały, tylko po prostu tłumaczyć je w szerszym kontekście. Także tę książkę na pewno będę kontynuować w marcu. I mam tutaj również książkę Tajemna historia Donny Tartt. Jeżeli chodzi o tę książkę, to przeczytałam 195 stron. Jestem teraz w rozdziale 5. I jeżeli mam być szczera, to jakoś mnie ta książka nie zachwyca i nie porywa. I kiedy ją odkładam, to nie mam ochoty za bardzo do niej wracać, bo nic mnie tam nie przyciąga. Jakoś mnie ta historia zupełnie nie angażuje. Ale dam jej jeszcze szansę, jeszcze będę ją czytać i chciałabym ją skończyć w marcu, bo ona nie jest aż tak gruba jak Przeminęła z wiatrem. A ponieważ przeczytałam już 200 stron, no to zostało mi tam 400 do końca. Także chciałabym w marcu tę książkę skończyć. Tak prezentują się moje plany czytelnicze na marzec. Dajcie koniecznie znać, co Wy planujecie czytać w marcu i której z tych książek jesteście ciekawi najbardziej, bo być może nagram albo jakąś osobną recenzję, albo reading vloga, bo bardzo bym chciała w marcu nagrać reading vloga, chociaż jednego, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie, także czekam bardzo na Wasze komentarze. Jeżeli coś Was szczególnie zainteresowało, to koniecznie dajcie mi znać. To będę miała dodatkową motywację, żeby się za to zabrać. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!